Serwus! W 2024 roku zapraszam na szamkę dla prawdziwych facetów, czyli pieczone golonki, które zaserwuję z ziemniakami w mundurkach oraz kapustą z grzybami. Do przygotowania tego dania obiadowego potrzebować będziesz 4 golonki wieprzowe, 4 liście laurowe, 4 ziarna owoców jałowca, 4 łyżki majeranku, 4 łyżki papryki słodkiej, 2 łyżki pieprzu, 1 łyżkę soli, 4 łyżki oleju roślinnego. W pierwszej kolejności golonki do pieczenia przygotowuję kilka dni wcześniej. Optymalnie 2-3 dni powinny leżeć w przyprawach. W tym przepisie golonki leżały w lodówce 24 godziny. Golonki myję i obsypuję przyprawami. Majeranek, papryka słodka, pieprz i sól. Pod każdą golonkę kładę po jednej sztuce liścia laurowego oraz ziarno jałowca. Paprykę sypię na skórę, a majeranek, pieprz i sól na mięso. Tak przygotowane golonki leję olejem, dokładnie wcieram przyprawy, tak by równomiernie pokryły mięso. Doprawione golonki wieprzowe odstawiam do lodówki na 24 godziny. Dobrze by golonki w przyprawach poleżały 2-3 dni, ale kto ma na to czas? Na godzinę przed pieczeniem wyciągam golonki z lodówki. Wkładam je do piekarnika, by złapały temperaturę. Golonki wieprzowe piekłem przez 3 godziny. Przez pierwszą godzinę 170 stopni, a kolejne 2 godziny 150 stopni na termoobiegu. Co godzinę golonki polewałem tłuszczem, który powstał w trakcie pieczenia. Upieczone golonki wieprzowe podałem z pieczonymi ziemniakami oraz kapustą z grzybami. Dziękuję za obejrzenie tego filmu oraz subskrypcję. Życzę smacznego i do następnego gotowania. Pozdrawiam, Krychu gotuje.